Suwalski samorząd po uruchomieniu obwodnicy miasta chce przystąpić do remontu nawierzchni ulic Utraty i Pułaskiego, czyli trasy krajowej nr 8, leżącej w obrębie granic administracyjnych miasta. Rokrocznie w lutym Ministerstwo Infrastruktury pyta samorządowców o potrzeby, bowiem w budżecie państwa są zarezerwowane środki między innymi na konieczne inwestycje drogowe. Te pieniążki są na obiekty mostowe. Przeznaczane już od kilku lat. My kiedyś i ten most na Bakawarzewskiej z tych środków remontowaliśmy i na ulicy Kościuszki, to z tej puli środków budżetu państwa. No teraz wystąpiłem o pieniądze na utratę. Ta utrata jest drogą krajową, a wobec tego to budżet państwa powinien nam pomóc w przywróceniu tej drogi do jakiegoś stanu używalności, no bo w tej chwili widzicie państwo, to ta droga totalnie ona już została zdegradowana, rozbita i my musimy jak najszybciej po tym, jak obwodnica będzie przekazana użytkom, zabierać się za remont tej trasy. Miasto przygotowało się na dwa możliwe warianty remontu krajowej ósemki na odcinku miejskim. Wariant szerszy, jeżeli dostaniemy środki finansowe z budżetu państwa i wariant taki okrojony w sytuacji, kiedy będziemy musieli tylko w oparciu o własne środki finansowe budżetu miejskiego tą ulicę naprawiać, remontować, ale zakres zadań będzie wtedy, zadanie będzie mniejsze. Oczywiście znacznie bardziej pożądany jest remont wykonany porządnie, jednak miasta nie stać na naprawę drogi krajowej. Drugi wariant, wykonywany za pieniądze samorządowe, oznacza łatanie trasy. Takie łatanie, ale też dłuższymi odcinkami. Mamy tam na dokumentacji już tam to rozrysowane. To nie jest takie duże zadanie, tam milion chyba 600 tysięcy z udziałem tutaj budżetu państwa. Jest taki zakres zadania finansowy, a jeżeli tych pieniążków zabraknie, no to gdzieś tam za połowę tego, gdzieś tam odcinkami takimi dłuższymi wymienimy nawierzchnię, ale nie będziemy przebudowywali, nie będziemy ruszali podbudowy, bo to wtedy już wchodzimy w grube miliony złotych. Mam nadzieję, że to będzie taka ulica główna przenosząca ten ruch taki lokalny, osobowy, bez takiego tranzytu, który jedzie teraz i jeszcze ta podbudowa tam troszeczkę potrzyma kilka ładnych lat. Wszyscy mieszkańcy Suwałk, również i prezydent, zastanawiają się, jak będzie wyglądało miasto po wyprowadzeniu z niego ruchu tranzytowego. Jednak ciężarówki z Suwałk całkowicie nie znikną, choć niejednemu mieszkańcowi chodził po głowie pomysł ustanowienia zakazu wjazdu aut ciężarowych do miasta. Ciężarówki będą mogły jeździć, tylko już nie tym prawym pasem, a zakazu nie będzie. Na wszystkich drogach, nie tylko krajowych, ale wojewódzkich, no, nie ma możliwości ustanowienia zakazu wjazdu. Zdaniem prezydenta nie ma również większych szans na ograniczenie wjazdu do Suwałk ciężarówek powyżej określonej masy całkowitej. Raczej się nie ogranicza na drogach krajowych. Jest przypadek taki od Augustowa do Ogrodnik, gdzie w tej chwili też trwają dyskusje, żeby tam ciężarówki pojechały, nie? Jeżeli jest droga krajowa, no bo powinna być przygotowana do jazdu samochodami ciężarowymi. No bo wtedy trzeba byłoby zlikwidować kategoryzację, no zrobić drogę powiatową czy gminną i wstawić zakazy. My wydajemy pozwolenia na poruszanie się samochodami ciężarowymi na terenie miasta po drogach innej kategorii niż krajowe. Mamy i powiatowe, i gminne. I te samochody ciężarowe z racji dostaw czy też prowadzonych budów w określonym miejscu na terenie Suwałk muszą no, dojechać. No, innej drogi nie ma. Nie? Dlatego też te takie decyzje, które wydajemy i te kartki za szybą tych samochodów ciężarowych są widoczne i czasami to stwarza takie wrażenie, że jest zakaz i tak dalej, a ktoś tam jedzie tym samochodem o wyższej ładowności, no ale jedzie, bo ma specjalne pozwolenie wydane przez Zarząd Dróg i Zieleni.